Krystyna Skarbek. Postać ikoniczna. Postać, której życie jest owiane legendą, a śmierć tajemnicą. Polska agentka brytyjskiego Special Operations Executive. Agentka, która realizowała misję w okupowanej Francji. Pierwowzór słynnej Wesper, partnerki Jamesa Amanda, bo przecież Krystyna miała być związana z autorem serii o Jamesie Bondzie, brytyjskim oficerem Ajanem Flemingiem. I Polka, jak Bond, pełniła służbę dla Królewskiej Mości. Nie dla Polski. To tylko pierwsza z dużych kontrowersji związanych z tą postacią. Na prawdziwe fakty, związane z tym, czym naprawdę zajmowała się w czasie wojny, nadal czekamy, gdyż dostęp do brytyjskich archiwów cały czas jest utajniony. Część analizowanych dziś dokumentów mówi o wyjątkowej randze, którą skarbek miała w służbach brytyjskich i, coś jest zupełną nowością, planach wysłania jej do Polski. Nie wiadomo, dlaczego jak ją później nazwano ulubiona agentka Churchilla, została po wojnie bez pracy. Brytyjski wywiad nie chciał korzystać z jej usług. I pomimo tego, że w czasie wojny żądał za misję wypłaconej w diamentach, już po wojnie miała problemy finansowe. Musiała pracować jako pokojówka czy sprzedawczyni. Nie wiadomo, czy jej śmierć była wynikiem kłótni kochanków czy robotą wywiadu. Jeżeli tak, to którego? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Przy okazji ogłoszenie, pamiętajcie także o specjalnym, najnowszym cyklu udostępnianym moim subskrybentom i patronom. Po tezerze serii Historia Przestępczości, w którym dowiesz się jak zyskać dostęp do tych materiałów, wracamy do opowieści o Krystynie Skarbek. Największe zbrodnie w dziejach niewyjaśnione zagadki. Jak człowiek stawał się oprawcą? Jak rodziły się największe organizacje przestępcze? I w jaki sposób karano za zboczenie na ścieżkę bezprawia? W nowej, 15-odcinkowej serii odpowiem na te pytania. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam Cię na historię przestępstwa, jakie nie znacie. To jest jeden z 15 odcinków nowej serii, udostępnionej dla moich patronów w serwisie Patronite. Możesz ich słuchać na Patronite albo otrzymać ode mnie dostęp do plików, które skopiujesz na swoje urządzenie. Inna opcja to wykupienie subskrypcji tych odcinków na Spotify za jedyne 10 zł miesięcznie. Każdy, kto to zrobi, otrzyma ode mnie także wersję do czytania w formacie na czytnik, albo jak ktoś bardzo będzie chciał w opcji do wydruku. Zarówno materiał, który obejrzysz, jak i seria wszystkich 15 odcinków i podcastów nie będą zawierały reklam, bo tak jak ty, także tego nie lubię. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich patronów na patronite.pl bo w tym roku przed nami jeszcze inne ciekawe projekty. To zdjęcie pochodzi z roku 1929 z konkursu Miss Polonia. Krystyna Skarbek ma wtedy 21 lat. Jej ojciec był zubożałym arystokratą. Matka pochodziła z bogatej rodziny żydowskich bankierów. Znała języki, jeździła na nartach była przedwojenną królową życia. Wychodziła za mąż dwukrotnie raz za bogatego przemysłowca, później za słynnego podróżnika Jerzego Gierzyckiego. Po wybuchu wojny, a może już wcześniej, była agentką brytyjskiego wywiadu. Z Budapesztu trzykrotnie odbywała podróż do okupowanej Polski konspiracyjnym szlakiem przez Słowację jako kurierka tatrzańska. Na terenie Węgier miała realizować brawurowe akcje przeprowadzania emisariuszy i przekazywania dokumentów. Przyjęła imię i nazwisko Christine Granville. Miała także operować na greckich wyspach. Później miała być zrzucona na teren Francji i nadal niewiele wiadomo o jej działaniach, o działaniach, które tam podejmowała. Kontaktowała się z wcielonymi do fermachtu Polakami, skłaniała ich do dezercji, pełniła działania dywersyjne. I choć bardzo chciała działać na terenie Polski, to nie przerzucono jej do kraju. Powolnie poznała zdemobilizowanego oficera wywiadu brytyjskiej marynarki, Ayana Fleminga, z którym miała trwający blisko rok romans. Prawdopodobnie to właśnie ją Fleming opisał, tworząc postać Vesper Lind w swojej powieści o Jamesie Bondzie Casino Royale. Jej następny partner, Denis Moldawi, stał się jej mordercą. Została pchnięta nożem w czerwcu 1952 roku. Okoliczności tej śmierci nie zostały wyjaśnione. Mam nadzieję, że rąbka tajemnicy uchylimy w dzisiejszym odcinku, w którym zaprezentujemy źródła związane z Polką. Dokumenty, jakie znajdują się w Londynie. Gościem odcinka będzie Tomasz Muskus, który właśnie w stolicy Wielkiej Brytanii bada źródła związane z polskim państwem podziemnym. Cezary Korycki, zapraszam. I właśnie o Krystynie Skarbek będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku odcinku, który nazwałem Kim Pani Jest Pani Skarbek. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Muskus, który coraz częściej jest wymieniany w kontekście ciekawych odkryć w brytyjskich archiwach związanych z um, działaniami polskiego wywiadu w czasie II wojny światowej. Nie tylko polskiego, ale też organizacji, w której aktywnie brali udział Polacy. Tak jak powiedziałem, tytuł odcinka nazwałem Kim Pani Jest Pani Skarbek, ale chciałbym zacząć od Takiego troszkę przewrotnego pytania, panie Tomaszu. Kim pan jest, panie, panie Tomaszu, skoro ma pan dostęp do takich ciekawych rzeczy, na które się powołuje na przykład Polska Agencja Prasowa czy Polskie Media? Takiego sadu. Chodzę do, do, do archiwów tutaj polskich, czy na przykład brytyjskich, National Archive, gdzie, gdzie, gdzie są dokumenty. No, nie wszystkie są dostępne. Można, można znaleźć jakieś perełki. No i tak, tak właśnie było teraz ostatnia, gdzie odnalazłem dokumenty na temat Krystyny Skarbek. To są trzy ważne dokumenty, które pokazują, że Krystyna Skarbek miała być zrzucona w jednej podmisji Flamsted do Polski pomiędzy grudniem 1944 roku a początkiem stycznia 1945 roku. To była misja, podmisja Flamstead. Co, co ciekawe, mamy jej pseudonim, pod jakim miała wziąć udział w tej operacji to jest Folkestone. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie wiedzieliśmy wcześniej: że Krystyna Skarbek była w randze porucznika lotnictwa to jest ciekawe. Ale ja wiem, że ten stopień, to wszystko, to było wylegendowane. Tak po prostu robili Brytyjczycy, że legendowali em, osoby, które miały być właśnie zrzucane, właśnie były, były zrzucane w misjach. Tak to się robiło. Więc to jest trochę taka ciekawostka, że to jest porucznik lotnictwa. Ale tu wiemy, że i po tym dokumencie też bardzo wiemy, że Krystyna Skarbek em, miała naprawdę bardzo duże chody w SOI. To jeszcze wrócę później do tego, czemu, czemu tak uważam, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli oficerowie brytyjscy, jej przełożeni, tak ją po prostu rekomendowali do generała Tatara, do, 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 do premiera Mikołajczyka, że, że ona jest no taka bardzo dobra, że, jest, że oni ją znają długo. I tutaj pada właśnie w tym, w tym liście podpułkownika Perkinsa do, do, do generała Tabora, czyli generała Tatara, pada, pada, pada taki tekst, że ona jest z nami w organizacji od pięciu lat. To jest, to jest, to jest, to jest koniec 1944 roku. Więc to pokazuje, że ona już, już od samego początku tej organizacji SOI jest z nimi. Ale tam jeszcze pada drugi, drugi tekst, że ona, ona współpracuje z nami od szereg lat. Czyli to też pokazuje, że, że ona przed wybuchem wojny, jeszcze w 1938 rok, czy może i szybciej, ona już musiała po prostu z Brytyjczykami współpracować. I to jest pewne. Ale oczywiście najważniejsza ciekawostka jest taka, jak to jest w ogóle wchodzić do tych brytyjskich archiwów, bo tutaj chyba mamy pewien y, dysonaz. Może to nie są brytyjskie archiwa? Wiem, że brytyjskie archiwa w jakiś sposób są, przez, jeszcze przez pewien czas będą utajone, więc jakiego rodzaju dokumenty Pan bada w Wielkiej Brytanii obecnie? Znaczy, znaczy, ogólnie to tak, skupiam się na, na, na Instytucie yy, yy, Sikorskiego, tam są cenne, cenne, cenne dokumenty, tam właśnie znalazłem telegramy świadczące, że II e, Wojna Światowa zaczęła się na Śląsku, w okolicach Grybnika, e, a nie... Wieluniu i, i na Westerplatte to jest półtorej godziny różnicy. To jest, to są piękne dokumenty, to są telegramy wywiadowcze e, armii Kraków. E, to był tak zwany samodzielny referat sytuacyjny Niemcy, który padał który te wszystkie ruchy em, wojsk niemieckich i właśnie ci ludzie meldowali. Właśnie o, o, tej, o tej właśnie ten jeden, jeden z tych telegramów, bo to były dwa odnalezione właśnie meldują o styczności z nieprzyjacielem, czyli, że to jest już wybuch wojny, że to są działania wojenne, że, że 30 czołgów, także to, to, te telegramy, no to taka, takie, no, ta, no to są takie perełki, ale nie tylko tam, drugim, drugim takim, takim ciekawym em, archiwum, gdzie można coś znaleźć, to jest Studium Polski Podziemnej, też w Londynie, gdzie są dokumenty, gdzie mieszczą się dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego, całej Armii Krajowej, gdzie po prostu ludzie te, te, te papiery, dokumenty po prostu po wojnie tam. Przewozili, no między innymi generał Pełczyński spał w tym domu, tam na tych, na tych, na tych, na tych aktach, na tych dokumentach wszystko pilnowali tego. Właśnie uda, udało się właśnie generałowi tatarowi część tych akt wykraść stamtąd. To też taka 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 ciekawostka później była, że po prostu, że że no część, część tych dokumentów została wykradziona, bo ponieważ generał tatar chciał 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 te dokumenty jakoś tam do Polski dostarczyć. Dobrze, to przejdźmy może do naszej dzisiejszej bohaterki Krystyny Skarbek. Kim tak naprawdę była Krystyna Skarbek. Dużo o niej zostało napisanych ostatnio rzeczy. Dużo krąży informacji w internecie. Ale uporządkujmy pewnego rodzaju podstawy jej kariery jako agentki wywiadu. Ona nie była agentką polskiego wywiadu przede wszystkim. No nie było, nie była. Teraz, teraz już wiemy, jeszcze wcześniej, dopóki, dopóki nie, nie, nie odnalazłem tego dokumentu, jednego właśnie w studiu Polski Podziemnej, byłem przekonany, że ta, ta jej historia związana z muszkieterami to jednak było coś więcej, ale to jednak nie. Ona pracowała od samego początku dla Brytyjczyków i to był epizod po prostu, że ona miała kontakty z, z, z Teresą Łubieńską. Znały się i, i jak przebywała w Warszawie, to, to, to po prostu wymieniały się informacjami gdzieś być może tam nawet u, u Teresy Łubieńskiej. Mogła nawet nocować czy spać, także y, przebywać, bo, jakieś, bo jakiś lokum musiała mieć, a to, to, była, to była naprawdę bezpieczne miejsce, bezpieczna przystań e, 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 do Teresy Łubieńskiej. Gdzie, gdzie, gdzie przebywał też generał Rudnicki. Ale, ale wracając, wracając do, do, do samej postaci właśnie Krystyny Skarbek z tymi muszkieterami, to tak jak mówię, że em, no nie była, nie była członkinią, tak jak się, tak mniej więcej większość, większość historyków czy, 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 czy badaczy uważali, że ona była członkinią muszkieterów. Nie. Muszę, muszę to... Teraz już wiem, że, że muszę to zdementować. Po prostu ona wykorzystywała swoje kontakty i dlatego te właśnie informacje na temat operacji Barbarossa czy, czy, czy innych um, jakiś, 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 jakiś ciekawostek dostawała od Witkowskiego i jego organizacji. Wiemy o tym, że Organizacja, której agentką była Krysyna Skarbek, to Special Operation Executive. Czym była ta organizacja? To znaczy, co wiemy dzisiaj, jeśli chodzi o zaangażowanie tam Polaków? Bo po raz kolejny zwracam istotną uwagę, że służba jej królewskiej mości to nie to samo, co służba w Polsce. Zwłaszcza, że ta, y, może nie królewska mość, tylko wtedy to był król. Słu Ach, służba jemu, jego królewskiej mości to nie to samo, co służba w Polsce. Oczywiście w pewnym momencie Wielka Brytania była. Polski z przymierzańcem Aliantem, nie do końca udanym, ale trzeba przyznać, że ci Polacy jednak byli agentami obcego wywiadu. Organizacja powstała, właśnie siedziba, główna siedziba właśnie tej organizacja mieściła się na dzielnicy Baker Street. To była sieć takich budynków ze sobą mm. dobrze, dobrze mm. położonych. Były tam różne sekcje, sekcja, sekcja francuska, sekcja norweska, wszystko było podzielone, nawet do dzisiejszego dnia są, są, są te budynki, właśnie można na przykład tą sekcję francuską zobaczyć, gdzie, 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 gdzie właśnie przed samym zrzutem, przed samym wysłaniem do Francji, tam właśnie była taka szkoła francuska i tam właśnie przebywali właśnie ci, ci, ci agenci, którzy byli zrzucani do, do okupowanej Francji. Właśnie tak, jak mówię, że Churchill to. To była organizacja tak jakby stworzona dla Churchilla, bo Churchill powiedział, że trzeba podpalić Europę. Pojawia się nazwisko Winston Churchill'a, to od razu pojawia się skojarzenie z tym, jakoby Krystyna Skarbek była ulubioną agentką Instona Churchill'a. To jest taki pogląd, który krąży, gdzieś tam zaczął żyć w własnym życiem. Krąży w polskim internecie od wielu lat, ale ja chciał, chciałbym to skonfrontować człowiekiem, który jest tak jakby blisko tych yy, brytyjskich dokumentów, gryza się w to wszystko. Ile w tym jest prawdy, że Krystyna Skarbek mogła być ulubioną agentką churchilla. Nie, to nie, to mi się wydaje, że to wszystko na potrzebę, po prostu na, nie wiem, na jej tak popularności, książek, wiadomo, że powstają książki i filmy i to jest tak szybko. Yy, powiem tak, że jak dla mnie, Krystyna Skarbek, owszem, była jedną z najlepszych. Tak, on była, no może była w tej piące, na pewno była, bo była tam też taka bardzo dobra agentka, Violet Szabo, która została zamordowana później w Ramess Pricht, to już pod koniec wojny. I ona ma tutaj w Londynie, ma przy Tamizie, ma swój pomnik. I właśnie kolega ostatnio był w Londynie i przechodził tam i mówi, ty chyba widziałem pomnik, właśnie Skarbek, taka podobna. I już myślałem, że to ona, a to violet Szabo, nie? I właśnie, właśnie to jest to, że Krystyna Skarbek, mimo że dużo zrobiła dla Brytyjczyków, no, no niestety żadnego pomniku nie ma. Ma po pierwsze, jest jej po pierwsze w, w ognisku polskim tutaj w Londynie na exhibition Road, ale jakiegoś takiego pomniku nie ma. I i, i, I tak jak mówię, że tych agentek było dużo, bo jeszcze była tam, była taka Amerykanka, która, która, e, która miała protezę, została zrzucona, była też taka hinduska, Nor Inatkan, tak się nazywała. E, więc więc tych, tych agentek było kilka takich dobrych. To, 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 tak jak mówię, Krystyna Skarby była w tej piące na pewno, ale tak czy była tą najlepszą, do nie wiem. Dobrze, ale powiedzmy może, co wiemy o realnych działaniach, realnych dokonaniach Krystyna Skarby, bo to też jest obudowane jakimiś mitami. Tutaj mówimy o tym, że ona odkryła e, plany Hitlera związane z realizacją operacji Barbarossa. Nie wiem, wystarczy pierwszą lepszą książkę otworzyć, która mówi o tej operacji, żeby dowiedzieć się, że Brytyjczycy wiedzieli o tej operacji, ale z innych źródeł. E, nie wiem, trudno tutaj mówić o jakimś wyjątkowej robocie. Agent, agentów, skoro Niemcy przerzucili na wschód ponad 2 miliony żołnierzy, no to chyba każdy w Polsce widział, co się dzieje, że po prostu oni się przemieszczają. Nie wiem, a no, no też, to nie to chciałbym, to... też nie chciałbym odbierać zasług Krystyny Skarbek, tylko chciałbym w końcu usłyszeć, jakie były jej realne działania, co ona tak naprawdę zrobiła jako agentka. No, dużo. Na przykład zrobiła, tak mi się wydaje, że kapitalną robotę e, wykonała. We Francji, we Francji gdzie po prostu tych żołnierzy Polaków, którzy byli wcieleni na siłę do, do Wehrmachtu, wyciągała. I to była naprawdę, naprawdę duża robota. Tak samo uwolnienie właśnie swojego, swojego kolegi, który, który został aresztowany, że ona tam po prostu wpadła, zaszantażowała. I, 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 i on został uwolniony, nie, ale no to, to też mówię, że ona po prostu miała spryt, była bardzo mm, bardzo sprytną, bardzo bystrą kobietą, bardzo mą, mądrą, inteligentną i tutaj mi się wydaje, że ona tego noża nie, 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 nie musiała nie musiała używać, nie musiała tej broni używać, ona po prostu mm, e, miała no tak tak została stworzona, miała bardzo dobrą intuicję, wiedziała jak podejść, znała języki świetnie, znała język angielski, znała język francuski, znała język włoski, znała język węgierski. Także miała, miała, miała bardzo dużo atutów takich, które, które pomagały właśnie w takich, takich jakichś sytuacjach wyjść. Tak samo jak zostali aresztowani z Kennedy, z Wędrzejem Kowerskim w Budapeszcie właśnie tam w gestapo byli no i właśnie tym sprytem właśnie, że przegryzła sobie język i zaczęła krwawić, zaczęła kaszleć <laughs> niby, że ma że ma, że ma gruźlicę I, i po prostu Niemcy dali się na to nabrać no i wypuścili, także też była taka historia z diamentami, że tam po prostu ten naszyjnik że jak zostali zatrzymani na granicy to ona ten naszyjnik tam żeby odwrócić uwagę. Także no naprawdę miała dużo sprytu, była mądra, inteligentna, trzeba to przyznać, była piękną kobietą, bo, bo, bo to też trzeba powiedzieć, że była piękną kobietą. Mężczyźni się za nią oglądali, niektórzy tracili nawet głowy dla niej. I miała przez, przez ten okres swojego życia, miała, miała dużo, dużo, dużo mężczyzn. Nie chciałbym robić z niej jakieś tam że, że, że była nie wiadomo tak, niektórzy mówią o niej jakieś złe rzeczy, to nie o to chodzi. Po prostu to jest życie i ona czasami w takich, w takich sytuacjach no, musiała, musiała grać. musiała grać no, Była dobrą agentką i, i wiedziała co robi. Jest jeszcze jeden ciekawy wątek związany z Krystyną Skarbek. To, że w jakiś sposób była związana z późniejszym autorem serii książek o Jamesie Bondzie to jest fakt znany, chociaż też bardzo tajemniczy. Jedna z książek Ayana Traininga nosiła tytuł Diamenty są wieczne, ale tutaj pojawia się też ciekawy wątek związany z systemem wynagrodzeń. Special Operation Executive, o którym też no tak. wiem, właśnie że coś masz do powiedzenia. Właśnie są dokumenty, gdzie właśnie ta misja, właśnie Flamstead, wynagrodzenie było w diamentach, to było 8, 8 diamentów, i właśnie Krystyna dostała miała dostać, znaczy dostała te diamenty w ramach tej, tej, tej właśnie podmisji. Wiadomo, że ona była w tej bazie 11 w Prindisi, No czekała tam na, 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 na ten zrzut, no ale do Polski, ale no po prostu nie doczekała się. Było, było tak, że no liczyła na to, bardzo chciała na pewno, bardzo chciała polecić do Polski. Wiadomo, że była no no jednak trzeba przyznać, że za tą polską, wiadomo, że, że jej cała rodzina została 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 w Polsce, no niestety tam zostali zamordowani, ale bardzo chciała polecieć. No i tu właśnie te te tak właśnie ciekawostka z tymi diamentami, że właśnie Krystyna dostała w ramach rozliczenia, no bo wiadomo, że że, że nie wszystko płacili gotówką. Część właśnie w tej, za, za tą wykonywaną pracę dostawali właśnie też w, 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 w diamentach. Dość kontrowersyjną sprawą jest to, co z Krystyną się działo po wojnie. Tutaj zachęcam, bo to jest taki ciekawy przykład, do najlepszego shorta na moim kanale, gdzie pokazuję historię pewnego Wysokiego funkcjonariusza Gestapo, który został po wojnie zaangażowany przez wywiad brytyjski, był takim prawdziwym Jamesem Bondem po wojnie. A śmieszne jest to, że akurat urodził i wychowywał się w Szczytnie na Mazurach. Natomiast tacy dobrzy agenci, utytułowani agenci, właśnie takie jak Krzysztof Skarbek, troszkę byli pozostawieni na bocznym torze. Co się dzieje z Krzysztofem Skarbek po wojnie? No po wojnie zostaje odsunięta, tak, nie wiadomo z jakich przyczyn i, i nie wiadomo, um, bo no zostaje po prostu, um, no musi, musi pracować, um, musi szukać tej pracy, jest, pracuje w Harodzie, pracuje jako fiwardesta, podejmuje się różnych prac, no i właśnie ten, ta, ta jedna z tych jej ostatnich prac, um, gdzie, gdzie poznaje... Um, tego swojego morderca przyszłego, e, który, 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 po prostu się w niej zakochuje. Ale ja tak do końca z tym, z tym, z tym, z tym, z tym, z tym morderstwem i, i, i z tym do końca tak mi się nie chce wierzyć, bo to, to jest wszystko tak po prostu szybko się potoczyło, że człowiek no po prostu mm, od razu tam chyba w tydzień został wyrok na nim wykonany. Tylko tak, nikt nie szukał, gdzie ten człowiek jest pochowany, co się z nim stało i tak. W takich sytuacjach, e, e, szczególnie w służbach, wszystko wszystko, wszystko się może zdarzyć i po prostu nie wiadomo, kto ją po prostu, czy, 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 czy to było, czy to było po prostu, e, e, czy nastąpiło jej zlikwidowanie, o tak to tak to u, u, e, ujmę, likwidacja. Może była niewygodna, i po prostu trzeba, trzeba jeszcze tylko wrócić do tego, że później, cztery lata później, jej koleżanka właśnie Teresa Łubieńska, właśnie z organizacji muszkieterzy, w podobny sposób zostaje też w Londynie, niedaleko tego miejsca, niedaleko, bo to ta sama dzielnica Gloucester Road, na stacji Gloucester Road. Bo, bo przypomnij, trzeba przypomnieć, że ten hotel, gdzie, 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 gdzie Krystyna Skarbek mieszkała, to właśnie w tej, w tej samej dzielnicy się znajduje, gdzie zamordowano właśnie Teresę Łubieńską. Ona też tam mieszkała właśnie w tej samej dzielnicy. I tam została zamordowana na stacji metra. Wychodząc już z metra, po prostu ktoś ją zaatakował i zadał jej tam cztery ciosy czy pięć ciosów nożem. Więc to też. To jest bardzo, bardzo takie no, tajemnicze morderstwo, i tutaj można trochę powiązać, że, 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 że przy tych dwóch morderstwach użyto noża. Tutaj wiadomo, że złapano tego Moldoveya, a tam już, już, już później e, e, nie znaleziono. Chociaż, chociaż to śledztwo trwało bardzo długo, tam mieli jakiś wytypowanych, jakichś jakiś tam e, zabójców to po prostu zamknęli to śledztwo, aczkolwiek mogę, mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że jak szukałem i robiłem artykuł właśnie o, o Teresie Łubieńskiej w, właśnie w, w Studium Polski Podziemnej, to e, s, e, s, dowiedziałem się, że właśnie na temat Teresy Łubieńskiej jeszcze angielska policja rok, w, rok wcześniej właśnie szukała informacji na jej temat. Czyli jakby coś w tej sprawie, po tylu latach, coś może, coś może jeszcze szukają. No właśnie mnie to dziwi, że właśnie szukali informacji na temat tej Teresy łubieństwa. To jest, to jest ciekawostka. No dobrze, to przejdźmy może do tych najnowszych odkryć, o których było głośno w polskich mediach. Co tam udało się znaleźć w tych archiwach i... I jakie drzwi do kolejnych tajemnic są, to, pokazuje, to, to Właśnie, że czasami, bo to jest tak, że czasami ludzie, którzy przyjeżdżają do archiwów, są po prostu, mm, szukają mm, w jednym temacie i czasami mogą pominąć jakieś ciekawe rzeczy. I tutaj jest tak, że, że jeżeli człowiek jest otwarty na, na różne tematy, to wtedy jest większa możliwość do, dotarcia, znalezienia czegoś. Bo jeżeli na przykład szuka się tylko o danej osobie, to, to można pominąć pewne rzeczy. Ja na przykład powiem tak, że z tymi, z tymi telegramami na temat wybuchu II wojny światowej, to wpadłem tak, że ja szukałem wszystkie formacje biorące udział w wojnie obronnej w 1939 roku na moim. Na, na, na terenach, gdzie się urodziłem, czyli w Śląski i okolice. I szukałem właśnie wszystko o lotnictwie, e, saperzy, trzeci pukułanów, wszystkie, wszystkie formacje, które brały udział. I tak właśnie do tych, do tych telegramów się dogopałem, otworzyłem je. No i to był taki, no, taki, taki, takie wow, ale jak ja to już te telegramy znalazłem, ja już wiedziałem, co odkryłem. Ja już naprawdę wiedziałem, że odkryłem coś i tak zawsze mam tak samo ze skarbek. Jak już odkrywam coś i widzę, to już wiem, że to jest wow. To, to, to już się czuję. I to jest, to jest takie fajne. Zachęcam właśnie właśnie wszystkich widzów, ludzi, pasjonatów historii, może nawet mogą właśnie odkryć coś u siebie. Takiego, że, że po prostu pojadę gdzieś w Polsce, poszukają właśnie jakieś, jakieś archiwa, czy przyjadę tutaj na, na wyspę, też. jest dużo, można coś, dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Nie tylko o swojej rodzinie, ale też na przykład o jakichś na przykład osobach, którzy, którzy są związani, związani byli z, z waszym miastem. Miejscowościami, gdzie, 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 gdzie mieszkacie, urodziliście się. To jest ciekawe. Ale w kontekście Krystyny wiem, że wiem, że tu jest ciekawy wątek związany z jej misją nie tylko na Bałkanach, o którym w sumie tak powszechnie nie było wiadomo, ale też jeszcze ciekawszy wątek związany z jej potencjalną misją i przybyciem do Polski. Była misja Freston i były dwie przygotowane pod misję, yy, Farnham i, i Famsted. I właśnie Krystyna miała pełnić łącznika. Między tymi misjami, miała, miała po prostu, mieli być zrzucony na, mieli być ta podmisja, gdzie, gdzie, gdzie Krystyna miała wziąć udział, miała być zrzucona na zrzutowisko Winda, to jest, to jest okolice Limanowej, no i tam po zrzucie mieli zostać wyposażeni w narty i po prostu Krystyna, wiadomo. Górskie tereny, więc mogła się wykazać. Wiemy o tym dobrze, że znakomicie jeździła na nartach, także te, te góry były jej bliskie zawsze. A tutaj też się pojawia ten wątek, o którym wcześniej mówiłem, czyli pewnego rodzaju tra tragizm tych ludzi, bo. Bo z tego, co też od, y, pan odkrył, wynika, że w jakiś sposób ci agenci Special Operation Executive mieli w Polsce realizować jakieś zadania, prawdopodobnie związane z, ze współpracą no tak. brytyjsko-sowiecką. No tak, 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 wiadomo, że... Yy, Czy to jest prawda? Z tego, z tego co wiemy, to yy, i ze wspomnień, między innymi yy, pośpieszalskiego, cicho-ciemnego, który Właśnie został zrzucony w misji Fresno do Polski. Wiemy, że oni po prostu mieli się dać złapać, że to już było po prostu planowe, żeby dać się złapać Sowietom. No i tam była taka, 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 taka ciekawostka, właśnie, że jak zostali już, znaczy przed, przed, przed tym, tym, tym już złapaniem ich przez, przez Sowietów, to był chyba Sylwester. Tak, to był sylwester, i em, wiadomo, świętowali tego, e, tego sylwestra nowy rok, no i tam zaczęli strzelać kilka strzałów w powietrze, no i był tam Toast, no i wstał ten, ten, em, właśnie dowódca całej tej misji, e, Hudson, wstał, no i, no i powiedział coś takiego, że no to zdrowie Churchilla, zdrowie Roosevelta, zdrowie Mikołajczyka i zdrowie Stalina. No i nasi tam. Sta, stali zamurowani i nie wiedzieli, co zrobić. I to jest takie właśnie yy, yy, dziwne, no bo Anglicy wiadomo, że, że dla nas, no myśmy już wiedzieli, co to, co to są Sowieci i, i, i no to było dla, dla naszych żołnierzy bardzo przykre. No ale yy, tak jak mówię, że właśnie Krystyna Skarbek miała być rzucona, właśnie, że jak nie będą takie nieporozumienia między Brytyjczykami, a, a Armią Krajową, czyli żołnierzami Armii Krajowej, dowódcami, żeby rozwiązywać te problemy. Właśnie po to nam właśnie było, że w Anglicy wiedzieli, że mogą być jakieś nieporozumienia i właśnie chcieli tą Krystynę Skarbek wykorzystać do tego, że jeżeli będą jakieś nieporozumienia, żeby ona to załatwiała. Chociaż wydaje się, że można zakładać, że, że ci brytyjscy agenci raczej byli zrzuceni też, żeby w jakiś sposób... Spacyfikować armię, krajową, znaczy spacyfikować politycznie i jeśli chodzi o relacje, w jaki sposób spacyfikować armię krajową, żeby ona nie sprawiała problemów. Znaczy, znaczy tak, to, armii to, to był świetny pomysł z tymi z tymi, z tymi misjami, em, mm. ale, ale to było spóźniane. To było bardzo spóźniane, bo jeżeli te misje by zostały zrzucone do Polski wcześniej, no to, no to tak. Doszło do spotkania z Miedźwiadkiem, z, z, z generałem Okulickim. Okulickim, no, ale później, później, później wiadomo, co się stało, że po prostu y, armia, armia krajowa została rozwiązana. To i, 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 I Okulicki właśnie po tych, po tych spotkaniach z Brytyjczykami. No to zdał sobie sprawę, że, że no, nic z tego, nic tego już dobrego nie będzie. Nie? Ciekawy jest też wątek egipski, wątek yy, grecki, może no tak. coś powiedzmy, co tam dzisiaj się Ciekawe informacje na temat Krystyny Skarbek. Znaczy, to są takie moje przypuszczenia na 95%, to, że to właśnie jest Krystyna ukryta pod tym nazwiskiem. Poruszył i i ona po prostu została zrzucona. Znaczy miała, miała, miała być zrzucona do, do, do Grecji w, w, w maju maj czerwiec 1944 roku. Ale, ale po prostu nie została nie została zrzucona, bo nasi po prostu nie chcieli tam kogoś o. Teraz powiem to powiem to głośno, o rysach Żydowski. No bo po prostu do tej pracy tam się. By nie nadawała. I co jest ciekawą, taką ciekawostką, że ona nie została zrzucona do tej na Narodos, do tej Grecji, a została zrzucona do Francji i tam wykonywała taką samą robotę, co miała wykonać właśnie Narodos. to jest taka ciekawostka, jeszcze w jednym z dokumentów znalazłem, że właśnie ten Landau, porucznik Landau, to był oficer brytyjski polskiego pochodzenia, który złożył ym, papiery o obywatelstwo brytyjskie. Na, kto w tym czasie składał papiery o, o oby, obywatelstwo, wiadomo, była wojna, więc ktoś to musiał już po prostu być związany z Brytyjczykami już jakiś tam okres czasu. I tam jeszcze właśnie jest adnotacja do tego, że ten porucznik Landau ma konto w Kairze. Wiadomo, że Krystyna Skarbek przebywała w Kairze z, z Andrzejem Kowerskim e, półtorej roku. I co ciekawostką jeszcze jest właśnie, że ten Landau też y, pojawia się w, w operacji y, y, o, operacji Flamstead, Farnham i Freston. E, też znalazłem dokumenty na ten temat, że właśnie ten Landau to jest brytyjski oficer, dobrze mówiący po polsku. E, jeszcze taką ciekawostką na temat tego, skąd ten Landau się, się wziął, no, bo wiadomo, to musiało być jakieś tam nazwisko. Pseudonim Krystyny, wiadomo, że na misję, na misję Flamstead, pod misję Flamstead, miała się nazywać Folkston, ale nazwisko też musiało być jakieś, więc, więc, przypuszczalnie było to właśnie nazwisko Landau. A skąd to nazwisko Landau się wzięło? No to, to, to jest taka ciekawostka i moje też odkrycia, moje dochodzenia takie, przypuszczenia, yy, ponieważ prababcia Krystyny Skarbek yy, nazywała się Rolanda. Co, a co ciekawe jeszcze jest takie, że yy, Krystyny dziadek, który, który, yy, który był bankierem, yy, przegrał yy, mhm. większość swojego majątku z e, człowiekiem, telbankierem, który się nazywał Wilhelm Landau. Słynnym takim bankierem, e, który, który miał e, dużo budynków, banków e, w Warszawie, w Łodzi. Także taka ciekawostka. Więc ten Landau, przypuszczalnie jest to nazwisko Krystyny Skarbek. Bardzo ciekawy drop. Trudno zaprzeczać, jeszcze, że jest. rzeczywiście to mogą mieć jakiś związek. Jeszcze tylko dodam, że też, to, to... też się znalazłem ostatnio mhm. taką książkę, Wincenta Sewerskiego, gdzie, gdzie, gdzie po prostu <laughs> opisał właśnie historię Krystyny z, w Jugosławii. I tam jest też ciekawostka, że to nazwisko było użyte. Tylko, czy to była fikcja, czy to, czy to, czy to gdzieś skądś to um, znaleźli te na, nazwisko. Tylko, że to jest tak, że ten tam widnieje Martin Landau, że to jest Niemiec, który pracuje dla Brytyjczyków. Ale to wiadomo, wszystko, wszystko może się zdarzyć, że to być może właśnie ktoś znalazł takie nazwisko i no po prostu zrobili bardziej pasowało może pod, pod, pod Niemca. Nie wiem, nie wiem, jak to jak to po prostu wyglądało, ale to nazwisko Landau też pada w tym wątku, w tej książce. Także to też taka, taka ciekawostka. Dobrze, to już ostatnie pytanie do prawdziwego historycznego poszukiwacza. Co jeszcze chciałby pan znaleźć? Jaka jest taka zagadka związana z Krystyną Skarbę, która może jeszcze być odkryta? No, temat temat jej pracy przed wojną. To jest bardzo ciekawe i tutaj właśnie pada dużo takich, dużo osób zadaje właśnie pytania o to, co ona robiła, gdzie no wiemy, że po prostu przebywała w Cieszynie, w Zebrzydowicach. Przy, przy granicy, i, i właśnie ten temat taki no, bardzo, bardzo chciałbym się dowiedzieć, co robiła, co, co mogła przekazywać, jakie były informacje. Wiadomo, że tego, tego się już tak po prostu nie dowiemy, bo, bo aczkolwiek za trzy lata dokładnie chyba mogą być odtajnione dokumenty na temat Krystyny Skarbek. Także poczekajmy jeszcze, zobaczymy, co będzie. Być może jakieś dokumenty, nie wszystkie, ale jakieś dokumenty mogą zostać odtajnione. Także może być. Trzy lata to bardzo niedługo, więc chyba warto czekać. Proszę, panie Tomaszu, trzymać rękę na pulsie i z pewnością będziemy w kontakcie, bo tutaj widzę, że naprawdę sporo ciekawych rzeczy o II wojnie światowej Mogę się, możemy się od pana dowiedzieć. Wielkie dzięki za rozmowę. Ja, ja również dziękuję. Dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Widzę.